Egzaminy, kolokwia, wykłady, sesje, ale też i przyjemności, jak na przykład Cieszynalia. To wszystko przed studentami. Właśnie dziś rozpoczął się bowiem nowy rok akademicki w Cieszynie. W Auli Akademickiej odbyła się uroczysta inauguracja, w której udział wzięli studenci, rektorzy, wykładowcy, pracownicy uczelni i zaproszeni goście. Uczestników spotkania przywitał prorektor do spraw badań naukowych, profesor zwykły doktor habilitowany Andrzej Nora. Cieszyńskie wydziały są coraz lepsze pod względem naukowym. No i myślę, że ustawa nowa, która obowiązuje od 1 października, jeszcze się przysłuży temu, że będą jeszcze mocniejsze naukowo. Dodajmy, iż reforma szkolnictwa wyższego zakłada duże zmiany, między innymi w działaniu uczelni, ich finansowaniu czy karierze naukowej. Cieszyńskie wydziały mają się dobrze, zapewnia Zenon Gajdzica, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Mamy kilka powodów, żeby się pochwalić, zwłaszcza pełne prawa akademickie, które uzyskał Wydział Etnologii Nauk Edukacji w ubiegłym roku. Wzmocniona kadra, nowi profesorowie, nowe specjalności, nowe kierunki. Myślę, że wiele nas czeka wyzwań w przyszłym roku, ale na dzień dzisiejszy to dzień pełen satysfakcji. Nowe kierunki pojawią się w przyszłości, bo zostaną przygotowane. W przyszłym roku będą już studia pięcioletnie, studia w zakresie pedagogiki specjalnej i studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej. Natomiast na dzień dzisiejszy taką nową specjalność, którą się szczycimy, która rozpoczęła swoją działalność w tym roku, to jest surdopedagogika z arteterapią. Specjalność przygotowująca pedagogów pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, niedosłyszącymi, niesłyszącymi. Cieszyńskie wydziały są doskonale oceniane również przez Uniwersytet Śląski. Wydział artystyczny na pewno jest wyjątkowym wydziałem. Jeśli chodzi o pedagogikę, to mamy też pedagogikę w Katowicach, ale w tej chwili pedagogika cieszyńska bije na głowę pedagogikę katowicką, także jest naprawdę bardzo dobrze. I właśnie pedagogika w przypadku Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji cieszy się największym zainteresowaniem, a zwłaszcza edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Muszę odnotować z ogromną satysfakcją, że większość naszych absolwentów z kierunku oligofrenopedagogika z arteterapią i pedagogika wczesnoszkolna znajduje pracę bezpośrednio po studiach. To jest spory sukces. Inauguracja nowego roku akademickiego to nie tylko dobry czas na podsumowania, ale również na wyznaczanie sobie nowych celów. Także tych remontowych. Aula to jest temat niezmiennie ważny. Kolejna aplikacja o środki została złożona. Mam nadzieję, że tym razem bardziej skutecznie. Cieszymy się z przyznania dużych pieniędzy, jeżeli chodzi o basen. O tym wiedzieliśmy wcześniej. Środek myślę, że z satysfakcją stwierdzamy, że został wyremontowany w tej części budynku. Natomiast pozostaje jeszcze elewacja. I tutaj w tym kierunku również musimy podejmować działania. Niezmiennie są dla nas ważne. W programie uroczystości nie zabrakło wystąpień dziekanów wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, przedstawicieli wydziałowych rad samorządu studenckiego. Głos zabrał również burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Musimy doświadczać różnych kontrastów po to, żebyśmy czuli, jak szeroki i jak głęboki jest ten świat, jak szeroka, jak głęboka jest dusza człowieka. Mówię to Państwu, którzy studiować będziecie kierunki artystyczne albo kierunki pedagogiczne, i będziecie niejednokrotnie zastanawiać się nie tylko nad sobą, ale będziecie zastanawiać się również nad drugim człowiekiem. I wtedy doświadczać będziecie raz tego słońca, innym razem doświadczać będziecie tego deszczu. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.